Cześć, z tej strony Paweł, witam was na moim kanale o nazwie Bielicowy, a to kolejny odcinek z gry Workers and Resources Soviet Republic. Mamy 20 lutego 1954 roku, więc przewinąłem całkiem sporo czasu po poprzednim odcinku. Planowałem nawet przewinąć może jeszcze trochę więcej, natomiast sytuacja finansowa sprawiła, że przewinąłem go, skończyłem przewijać czas, o, w ten sposób to ujmę. No i niestety musimy sobie wziąć kolejną pożyczkę, chociaż w miarę to spłacanie idzie. 1 350 000 możemy wziąć, więc weźmy tak dużo jak się da. Miejmy nadzieję, że jakoś niedługo uda nam się z tych problemów wykaraskać. 1 300 000 to całkiem spory pieniądz. Tak naprawdę bylibyśmy w stanie spłacić tą pożyczkę, ale ta wymiana chyba nie ma na nas aktualnie sensu, tak jak myślę. Nie, 1 200 000 zostalibyśmy ze 100 000, więc może przy następnej transzy będzie to potrzebne. Przewinimy sobie zimę do końca, skoro już mamy pieniądze. No i co tu się podziało? Ja tak już sam zgłupiałem, co robiłem na poprzednim odcinku, a co poza odcinkiem, więc te dwie ciepłownie już są wybudowane. To jest, ta na pewno była na odcinku, tak, kurczę, chyba zacząłem ją stawiać na odcinku, ale nie pamiętam. W każdym razie jest już wybudowana i połączona z tu z systemem. Jest trochę oddalona, pobudowałem tutaj sobie też trochę lasów, chociaż teoretycznie lasy nie niwelują nam tu zanieczyszczenia, no ale może chociaż dla pozoru. To, co mnie cieszy, to ukończona elektrownia gazowa, która jest pozbawiona wody pitnej, ale to będziemy może walczyć w najbliższym czasie z tym. No i no właśnie. Tu mamy już pełno, ja nawet się tego nie spodziewałem. Myślałem, że to jeszcze trochę potrwa, więc teraz tak. Do góry teoretycznie powinna iść sekcja paliwa, więc tu sobie zaznaczymy, że mają nam składować tylko paliwo. Tu tylko masę bitumiczną, nie to kliknąłem tutaj, co? Tak. Więc mam nadzieję, przynajmniej tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, nie ma to większego znaczenia. W każdym razie włączymy tu pompy, włączymy tu pompy. Oczywiście to się podejrzewam, że w ekspresowym tempie zacznie nam opróżniać, ale mamy tu już dostępny ten zasób. I w ogóle pomyślałem, że będzie to można trochę jeszcze czasem przebudować, ale na razie nie będę tego ruszał. Na razie ważne jest, że będziemy mieli więcej paliwa. Z tymi wirami zobaczymy, czy podziałamy. Czemu on tu stoi? Nie ma robotników. Nie ma. Okej. Tu przyłącze na granicę też już jest zrobione, więc ten eksport jest już zwiększony. To kurde, powiem szczerze, nie pamiętam, co robiłem na odcinku, a co nie. Na pewno w Trnawie trochę więcej budynków poplanowałem, to na pewno zrobiłem na odcinku, to jest na pewno sporą zmianą, ale no, tak jak się spodziewałem, że jak zacznę tu działać, to ona się całkiem opróżni, więc w sumie to niech tu sobie powolutku budują. Później na przykład z Bratysławy albo z tej z Senecy pościągamy pracowników, może nawet z Senecy najpierw. I tak jakoś tu będziemy wtedy tą miejscowość ogarniać. Tu mamy już utrzymanie infrastruktury. Tu mamy kolejne biuro budowy, które jest niezagospodarowane. Więc no, można byłoby zakupić do niego jakiś sprzęt, autobusy. No, pojawiły nam się skodziny już. Więc może nawet ze 2 skodziny. Kliknę 2 razy, nie wiem. Dobra, betonowóz, pojemność całkowita, mazy, 2 sztuki, dźwig, pojemność akurat nie ma dla nas znaczenia w dźwigu, więc trzeba popatrzeć, tu na gazie, a też na mazie jest najlepszy, 28 poziom,
koparka, otwarte skrzynie. Ten V3S-y mi się nie do końca podobają, że 40 ton stali, to trochę przesadnie zbagowane. Myślę, że dwa mazy. Rozsielacze na razie są takie nie do końca. Spychacz, jeden niech nam tu przyjedzie. Dwie wywrotki. Wóz strażacki raczej nie jest tu potrzebny i zamknięta skrzynia. Może taki mas, zobaczymy jak przyjadą. Jak tu będzie dalej działać. Tu już podstacja elektryczna się buduje, żeby też zasilić te okolice w prąd. A ja myślę sobie, bo tu już pewnie paliwa nic nie ma, no właśnie, więc te biura, które tu były, tak, nie z elektrownią gazową. Skalice, małe centrum dystrybucyjne i to jest centrum od paliwa. Z rafinerii w razie czego też może brać, ale przypiszmy ten zbiornik paliwa jako źródłowy. Tu w razie czego będziemy usuwać, więc... Chociaż nie, dobra, żeby się nam tu nie mieszało, to kuty, stacja benzynowa, usuńmy tą rafinerię. Tu mamy kolejne centrum dystrybucyjne. I to jest centrum od masy bitumicznej, więc usuniemy sobie rafinerię, skład celny też możemy już na pewno usunąć. Ładuj masę bitumiczną i to byśmy mieli. I teraz to też ma nie brać z rafinerii, tylko ma brać z tych dwóch zbiorników powyżej 10%, bo tu biorąc pod uwagę ilość jakie mamy, to nie ma co szaleć i możemy sobie to tak zrobić. Spróbujmy zwiększyć też tu liczbę pracowników, nie wiem czy uda nam się tu przywieźć więcej pracowników, no ale zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Tu mnie zastanawia, jak to zrobić z tym, bo tu chociaż można byłoby pociągiem wywozić trochę, ale to jest w sumie takie ilości się po przelaniu do tych zbiorników zrobiły, że to wcale nie wygląda jak na potrzeby eksportu pociągami, więc może zobaczymy, jak będzie się szybko zbierać, wtedy pomyślimy o tym, czy to rzeczywiście na pociągi przerzucać. Tu powoli się te tory budują, tu jak widać było przed chwilą, jak ten pociąg był bardzo powoli, ale teraz trochę więcej tych pracowników jest. Tu zaplanowałem właśnie też kilka budynków więcej, no bo musimy sobie zwiększyć liczbę pracowników w Skalicy. No nie jest to łatwa sprawa w tej kwestii, tak w ogóle. Tu też są już poprzypisywane jakieś utrzymania infrastruktury właśnie. Ja nie pamiętam, które... Aha, te tutaj. Bo to jest jedyne, czy... Czy teraz... Niestety ciężko to sprawdzić. Ale w każdym razie te ścieki i to jest z tej naszej miejscowości jest przywożone już do naszej oczyszczalni, do i naszą wodę pobierają, więc no, ruch na granicy jeszcze na pewno dzięki temu jest zmniejszony. Tu to tu podeski pojechali, tu jest jeszcze ten problem, że my cały czas z zagranicznej siły roboczej korzystamy, ale z tym chyba aż tak łatwo nam nie pójdzie, chociaż trochę jest tych robotników. Może spróbujmy, robotnicy, proszę bardzo, stąd brać, chociaż część biur przepisać, żeby nam było łatwiej. Aha, tu, to czemu jej na paliwo? Nie, dobra, to są, co ja tu planowałem? Zrobiłem centrum dystrybucyjne. Bo to centrum chcę na pewno zlikwidować, ale tu nie mam
chłodni, więc niekoniecznie mi pasuje, że to ma zastąpić to. No, tu już dawno temu wybudowałem takie dużo, ale to by nam raczej musiało przywozić towary z dalszej okolicy. Tu jest ta sprawa... Coś się z tym wyprzedzeniem popsuło. No przecież jedzie ten 6 na godzinę. Ten może jechać 65, powinien bez problemu wyprzedzić, a nie widzieć czemu nie wyprzedza. Gdzie ty w ogóle pracujesz? Trnawa, biuro budowy. Aha, bo to jest ten, który z granicy dopiero nam jedzie, więc to potrwa, zanim on tam dojedzie. Ale mówię, nie wiem czemu, co się zepsuło, że nam tu nie wyprzedzają. Kamień jest zapas, więc możemy pod tym względem na pewno bez problemu budować. Czemu ja to tak zaplanowałem? Teraz myślę. To jest jak się czasami robi, przewija i później się planuje, przewija się i nagle, a po co ja to zbudowałem? Prawda, nie mam pomysłu. No możemy przywozić żywność z zagranicy, dobra. Zróbmy na razie tak, że do hotelu... do sklepu, na bazar. To tu jeszcze dom dziecka wymagał też składników. To w tym mieście chyba wszystko, prawda? To wymaga jakiś nosi... A, jeszcze tawerna, bo alkohol mogą też wwozić. A do mięsa najwyżej sobie pomyślimy o innym biurze dystrybucji, albo przerobimy to jakoś inaczej. No ale dobra, ale i docelowo one mają utrzymywać 90% też. Więc niech zaczną nam jeździć, uzupełniać. Tu w sumie nie brakuje nam specjalnie niczego. Ale może trzeba będzie po prostu zamienić tego jednego na chłodnie, jak nam dowiozą, i zlikwidować to centrum. I będzie okej. Dobra, to w dzisiejszym odcinku zajmiemy się takimi małymi pierdołami. 12 minut gadania, prawie 13. I zaczniemy coś robić. Tu już mi się na prawie kończą. Tu jeszcze jakieś pojedyncze te połączenia ropy będą, ale to w przyszłości. Natomiast tu moglibyśmy sobie pomyśleć już o jakimś chociażby małym kołchozie, żeby zacząć produkować własne płody rolne. Na początek nawet możemy je po prostu eksportować, a na przykład w Trnawie zbudować też tu fabrykę żywności gdzieś w okolicy, na przykład pomiędzy tymi dwoma miastami, i byśmy wtedy mieli jakichś pracowników do fabryki żywności. No i zawsze to jakiś krok ku uniezależnieniu się od dostaw, więc ja bym tak tu sobie zaczął. Zacznijmy od mojego kołchozu, bo w ogóle będę chciał też stawiać sobie te wiejskie farmy, jakieś takie typu rzeczy. Na przykład jak będę miał gdzieś mniej miejsca na... żeby to tak uzupełnić, na przykład tu gdzieś jakieś małe, takie bardzo małe gospodarstwo. Natomiast tu jednak bym postawił w pierwszej kolejności na taki w miarę porządny ten... On jest tak mały, no ale od czegoś musimy zacząć. I z silosem, a ten silos, któryś mi się bardziej podobał. Dobra, na razie zrobimy ten oryginalny. Szkoda, że się w siatkę nie chciał wpasować. Ale to szczegół, więc tu byśmy mieli. I co to? Koniec planowania? Nie no, chyba zaplanujemy jakieś jeszcze z kołchozy, bo to jeden to chyba nie ma sensu. No właśnie, a może tu sobie... Jak już tak robimy, to sobie na przykład ten ma chyba zestaw fajny. Taką małą tu, w sam raz, za ciepłownią gdzieś. Proszę bardzo. Mała farma, taka wiejska.
I ona ma jeszcze do tego swój swoją oborę, bo to ciężko nazwać silosem, ale ma jakiś swój zestaw, więc tu jakieś kilka pól, tu będzie jakieś większe pola do tego. No i coś tu będziemy działać. Tu na razie za dużo nie chcę stawiać, no bo tu jeszcze będziemy dołączać, ale teraz szkoda mi już pieniędzy na te ropociągi, skoro i tak nie jesteśmy w stanie wyciągnąć stąd zboża. Ale tu na przykład taki zestaw, znowuż tu by nam, będą nam ruch blokować. Ale jakby gdzieś tu się dało wcisnąć tu na uboczu, bo nie chcę przy głównej drodze robić. Nie, tu może być. O. Taki sam zestawik. O. Proszę bardzo. I powoli będziemy sobie ogarniać płody rolne, więc to byśmy mieli. Matko Bosko, jaką to kolejkę robi? Czemu oni go nie wyprzedzają? Przecież mi cała gospodarka siądzie zaraz przez jeden pojazd, który nie może zostać z niewiadomych przyczyn wyprzedzony. Jak wcześniej się wyprzedzali jak głupi, nawet bez powodu, tak teraz w drugą stronę grze poszło i nie chcą się w ogóle wyprzedzać. Mam nadzieję, że to niedługo naprawią. Sobie w międzyczasie skrzyżowania ponaprawiam. Tak naprawdę też by można było gdzieś pomyśleć o takim malutkim gospodarstwie, ale może zaraz zobaczymy i postawimy jakieś trochę inne. Tu i tak takie nieużytki mogą sobie przejeżdżać, przecież kosić przez pola. Nawet tu może nawet lepiej gdzieś, o. Zobaczmy jeszcze, jakie mamy z tych fajne. Któreś ma coś za swój silos? Mają swoje silosy w razie czego. Więc zobaczmy sobie ten rural farm. Aha, ona jest taka z zagrodą. Okej. Ceglana, więc może wyglądać całkiem spoko. I tu ma swój silos, który... Szkoda, że nie jest zrobione tak, żeby można było go po prostu podłączyć w takim układzie. Chociaż dobra, będzie można go podłączyć w takim układzie. Dobra, to mam pomysł na to. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądać, jak nam zbudują, bo na razie to na tym podglądzie to mi niewiele to mówi, jak to ma być. A, wtedy musimy wziąć tego, o, tego. Powiedzmy, że tu. Tak. I teraz... Ten magazyn akurat mógłby zostać, ale może go tak bez siatki trochę ładniej, o. Dobra, i niech będzie tak, i jak nam to pobudują, to zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądać, bo... ale tak, tak wiadomo, można byłoby postawić teraz największy kołchoz i pewnie wyszłoby to realnie najtaniej, no ale... jakiś klimacik też można spróbować budować. Tu może jakąś wiejską drogę też by się zrobiło, muszę pomyśleć. I jakby tu zrobić jakiś odjazd. A tu gdzieś będzie można na pewno. Ale to na spokojnie. O, tam się tutaj trochę robotników zaczęło pojawiać, widzę. Więc to zaczyna wszystko w miarę funkcjonować. Aha, to pewnie tu pojechał i pojechał teraz w drugą stronę się zatankować. Bo ja tego nie przemyślałem. A nie, tu jeszcze jedzie ten. Dobra. A on jeszcze będzie jechał tankować. Czy tu jest paliwo? Jest. No chociaż nie będzie przez całą mapę jechał.
Ach, bo to jest to chyba to są wszystkie pojazdy, które je zakupiłem do tego. Nie tylko, ale dobra. Normalnie tu będziemy. W sumie tu kawałek dwupasmówki będzie można zrobić, jak już będziemy mieli trochę więcej sprzętu do robienia asfaltu, to będzie można pomyśleć. Tu właśnie zobaczmy, jaka jest obciążalność sieci. Może my jesteśmy w stanie eksportować więcej prądu. Znaczniki, właściwości budynku, moc. No tak powiedziałbym, że nasza sieć się nawet wyrabia. Spróbujmy zwiększyć trochę eksporty. Jeden i drugi. Bo jednego i drugiego nam się przyda, bo dolarami być może będziemy się ratować. Bo właśnie, bo tak, jeżeli chodzi o dolary, to tak w miarę idzie z tą pożyczką. Gdzieś tu można sobie zobaczyć kurs dolarowy. Tu jest. Więc dolary troszeczkę, znaczy no dolarów mniej, za dolary mniej kupujemy, więc łatwiej, budynek się pali. Corner House. To powinna straż tu bez problemu dojechać. Aha, tutaj też dostawiłem budynki, więc coś nam się tu też trochę zwiększy liczba mieszkańców, ale wiadomo, że jeżeli chodzi o tą miejscowość, to już jest jakaś tam granica. Dobra, sprzedajmy tą jedną ciężarówkę i kupmy jedną chłodnię. Będzie też Mazdy. Tu ustawmy, że mają tylko do 70% przywozić. Będziemy likwidować i tu chyba mieliśmy też takie biuro tego typu. To paliwo gdzieś dostarczało. Jeszcze gdzieś dostarcza. Tu jest Kalicja, stacja benzynowa. Ale to nie musi tu dostarczać, bo stąd mamy własne źródła. I do darmowej jakiejś dostarcza. Darmowa jest tutaj, ale mamy tu... A nie, dobra, to... Ta darmowa na razie zostanie. Dobra, to niech sobie to biuro w razie czego stoi. Nie ma problemu. Żwiru nie potrzebujemy. No zaraz trochę będziemy potrzebować, bo nam tu zaraz pobudują wszystko. No i co? I co dalej? Co dalej? Co dalej? Może by trzeba było zaplanować gdzieś tu jeszcze jakieś małe gospodarstwo. Tu mamy te połączenia zrobione. No tak teren można byłoby jakoś zagospodarować. Tu nawet kiedyś coś próbowałem budować, ale to mi nam już nic nie da. No byśmy zrobili sobie o tu coś takiego. I te barny mają swoją... Niestety chyba nie mają. A szkoda. Dobra, to zrobimy w takim razie sobie tego takiego ceglanego dla odmiany. W ten sposób... Zobaczymy, czy nam się tu będzie chciało to się ładnie podłączyć, czy niekoniecznie. Tak. O, i w ten sposób. I tu nie mamy możliwości na razie podłączenia, ale w razie gdyby zaszła potrzeba, to jesteśmy w stanie to naprawić, więc tu zastanawiam się, czy nie doprowadzić tego tutaj gdzieś. A, dobra, niech będzie droga. Najwyżej jak będą mi tędy jeździć, to jakieś ograniczenia w ruchu wprowadzimy i
Po kłopocie, nie, drogi więcej nie chcemy. Więc myślę, że tak by to mogło wstępnie wyglądać. Tu teoretycznie mógłbym zacząć planować tu kolejne miasto, ale tu tak może trzeba trochę przebojem wejść, ale budynki będą sporo kosztować. A co nam jeszcze nie zbudowali do jednego. Tak szybko nie zbudują, jak patrzę na to, co tu się dzieje. Zaplanować to będzie trzeba jakąś stację paliw. Nawet więcej niż jedną tak naprawdę, więc zajmijmy się tym od razu, więc w sumie tu jest takie doprowadzenie donikąd, że tylko ją odbijmy, bo będzie nam wygodniej w tą stronę. O, tu byśmy mieli jedną przyszłą stację paliw. I tu co ja tu buduję? Biuro budowy buduję. No to przy biurze budowy w sam raz też przyszła stacja paliw. Brzydko cały czas przyciąga. Dobra, zróbmy to w ten sposób. I mamy plany kolejnych budynków. Tak się powiedzieć, że te pieniądze powoli znikają, ale one powoli znikają tylko dlatego, że mamy czas ustawiony na wolny, więc dobra. Ile spłacamy? A miesięcznie 200 tysięcy teraz już wyjdzie. No ale to też jesteśmy w stanie wtedy 200 tysięcy za każdy miesiąc praktycznie pożyczyć nowy. A będziemy, nie zarabiamy. Chociaż nie, no, gdybym pojazdów nie kupił, to bym był ciutkę do przodu. Może na kredyty to nie starczyłoby, ale coś tam się powoli dzieje. Tu jest paliwo, jest paliwo. Czekajcie, tu jest od paliwa. To też jest centrum od paliwa? Jak to wygląda? Nie trzeba to jakoś przemyśleć i jedno zlikwidować. Na pewno tych biur możemy się pozbyć, budowy. Bo myślę, że tu już to... one nie mają sensu. Ten teren będzie można wykorzystać jakoś inaczej. Te pojazdy są i tak już mało warte. Tu jeszcze jakiś jeden jest. Do tego trochę szkoda, ale i tak wraca do nas, więc burzymy. W sumie to zostawiamy. To możemy sprzedać. I tak tych biur jest tyle, że nie ma problemu. A tu jak nam jakieś biuro, bo ta kopiarka miała całkiem niezłą prędkość, więc jeżeli chodzi o pracę, więc sobie zostawmy. Utrzymanie infrastruktury jakieś małe. Tu jest tuż obok. Dobra. Pozbywamy się niepotrzebnego. Więc tu. I burzymy. Poziom zadowolenia jest zbyt niski. Zadowolenie jest zbyt niskie. Chyba dopiero co skończyli ten budynek, co? No, tak to właśnie wygląda. Dobra. Z tymi muszę przemyśleć. Bo o tu, co, darmowa stacja benzynowa, która też ten ma tą obsługuje, bo jakiś kryzys musiałem mieć paliwowy, jak to robiłem, i stacja benzynowa, to lepiej chyba to zlikwidować, czy te pojechały, pojazdy, albo no do 70% mają. Dobra, trochę, to nam nie pozwoli na spłatę naszego zadłużenia, ale trochę niepotrzebnych pojazdów, trochę uporządkowania też nam się tu przyda. Trochę nam się liczba więźniów zwiększyła, bo to też warto pilnować, żebym się nie zgapił, tak jak w poprzedniej rozgrywce. O, tu
No, tu policja sobie radzi bez problemu. A sąd jak sobie radzi? Bo sąd mamy chyba tylko tu. Aha, aktualnie nawet żadnych spraw nie prowadzi. Dużo było przedawniej. Nie było nawet przedawniej. Dobra. Więc jest sytuacja dosyć spokojna. Tu też nie prowadzą żadnej sprawy, więc jest całkiem sytuacja bezpieczna. Nikt tutaj nie mieszka, ale to nie problem. Na razie też może wrócić. Właśnie to jest dobry moment, żeby zacząć sprowadzać trochę tu mieszkańców, skoro nam pobudowali te budynki, bo zaczyna się ich tu więcej w różnych miejscach pojawiać. Zobaczmy jeszcze tylko, czy sklep sobie radzi. Brak lub zbyt mało sprzedawców. Aha, czyli radzi sobie, czy znaczy sklep ma jeszcze pojemność odpowiednią, ale nie ma w nim odpowiedniej ilości sprzedawców, więc zwiększmy liczbę mieszkańców, tak jak już mówiłem, trzeba brać tą Bratysławę, opróżniać, bo ci ludzie mi tak przecież pouciekają, jak ja zacznę ją zabudowywać, a do niej się sprowadzimy skądś indziej. Oj, przez przypadek chyba kupiłem mieszkańców za dolary, ale to szczegół. Dobra, trochę ich mamy. Zwiększmy sobie w takim razie potencjał w naszych miastach. Po trochu w każdym oczywiście, bo teraz nie chcę zasypać jednego budynku. Przecież i tak będą mieli, marudzili, że nie ma dostępu do sklepu, tak jak teraz to ich sprowadzam do jednego miasta. Dobra. Ilu się wprowadziło, tyle się wprowadziło. Spróbujmy tu wprowadzić. O, tu trochę trudniejsza sytuacja. Patrzcie, kto by się spodziewał. Tu, dobra. I dobra. I trochę mieszkańców więcej. Tu liczba klientów jest na spokojnie. Tu trochę więcej tych klientów, ale jakoś to idzie. Niektórzy goście są nieobsługiwani. To trochę gorsza informacja. Ale lepszą informacją jest, że patrzcie, już nam się ruszyli na budowę tych kołchozów i tych też PGR-ów, tak nazwijmy. Tu też już budują. Jak śmiesznie wygląda ta mała kopareczka. Malutką łyżkę ma w porównaniu do tej. Więc tu coś nam się zaczyna dziać. Budynek się pali. Transformator. Aha, ja wiedziałem, że ten transformator się kiedyś zapali nam w sytuacji, kiedy nie będziemy jeszcze mieli tu straży pożarnej. No trudno. Najważniejsze, że to już jest uruchomione, bo on chyba teraz, on sam chyba nie potrzebuje. Nie wiem, jak to jest, zobaczymy. Najwyżej pojazdy będą musiały ratować sytuację i ścieki nam wywozić na bieżąco. Trochę tych pojazdów w różnych biurach jest, więc mam nadzieję, że jakoś sobie w razie czego poradzą. To jest centrum dystrybucyjne, które mam już na niej pomysł, ale w sumie ten pomysł poczeka. Weźmy, zakupmy cysterny. Nie są aż tak zbagowane, ale to się powinno w miarę szybko zwrócić. Później najwyżej się to sprzeda. Ładuj. I na granicach mam mały ruch, więc możemy sobie też ustawić powyżej 10%. Skoro mamy zapas paliwa, to warto to wykorzystać. Zobaczmy sobie jakąś taką. Problemy z zasilaniem. Zaraz zobaczymy. Ten jedzie się załadować dopiero. No, to 2357 rubli taki warty jest, a ten pojazd, który kupiliśmy, no, trzy przejazdy i on nam się zwróci, więc warto się z tym problemem z zasilaniem.
tam... Jak to problemy zasilanie? Rozumiem, że w Rudy Węgla nie ma, bo tu chwilowo pracowników nie ma, a tam chciałby się jakiś chwilowy problem. Dobra. Tu nam się spaliło, ale ścieki nam to wyrzuca. Wyrzuca. Dobra. Chyba mi chodziło chyba o to. Tu tylko pracowników będzie trzeba, żeby to ogarnąć, więc myślę, że jakoś to będzie. Tu się robotnicy za bardzo nie pojawiają, a tu nam się pojawiają robotnicy. Dobra, bo tak. Bo ciężko jest jednak jeszcze z tymi robotnikami. Był taki, o, moment. Ale dobra, kopalnia ruszyła. To jest najważniejsze i nawet sporo węgla udało się uzbierać. Ale sporo. 47. Oni mają wywozić powyżej 30. Tylko pociąg z węglem to będzie dużo mniej na pewno opłacalny. No właśnie, bo ten węgiel jest nam ważny, ale tak naprawdę w strukturze eksportu może bardziej rocznie by trzeba było popatrzeć. No właśnie, masa bitumiczna i poprzedni rok, może całościowo. No właśnie, to jest 230 tysięcy. Tu 140 tysięcy, no węgiel 80 tysięcy, oczywiście to jest ważny dla nas pieniądz, no ale... no, ten pociąg tak szybko by się z węglem nie zwrócił. Węgiel oczywiście będziemy wywozić, ale zobaczmy w ogóle, czy nam się pojawiły jakieś nowe lokomotywy, spalinowozy. O, coś się pojawiło. Wartość. No, tu coś... Coś tam, nic mi te nazwy nie mówią, ale to są trochę tańsze. Więc któryś z tych... można by ewentualnie... Aha, bo to jest... Ta jest chyba początkowa, to jest końcowy, tak? I one wychodzą razem jak takie coś. Tak sądząc po wyglądzie i po literkach A i B. BR-52, ja widziałem, że te lokomotywy nie wyglądają najładniej i wcale nie są tanie. To już ten BM-20 by się bardziej opłacał, tylko to się zanim zwróci. Niestety miną wieki. Dobra, ja właśnie zobaczyłem, ile mamy już minut odcinka, więc ja dziękuję za oglądanie. Zobaczymy, czy ja znowu już trochę więcej czasu przewinę, czy będzie to sobie leciało na spokojnie. To ja jeszcze się nad tym zastanowię. Więc tak, jeżeli się odcinek podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału, pisania komentarzy. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, to do korzystania z super podziękowań pod filmem. No i zapraszam na Discorda. A teraz mówię do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, cześć.